Kiska. Jakiś czas temu pisałem na fanpage'u i na grupie Richpur, że obejrzymy sobie nową gazetkę PSX Extreme, więc zakupiłem, udało się zakupić gazetkę sierpniową. Rzućmy okiem na przód gazetki. Powiem wam, że bardzo, bardzo fajna pierwsza strona z cyberpunka. Bardzo mi się podoba ten motyw. Na pierwszej stronie oczywiście next geny PlayStation 5 i Xbox Scarlet, ale to są wszystko mrożonki, więc nie wiem, po co już o tym wspominają. Cyberpunk 2077, Hacerum projektem pokracza, Planeta Mars, Crossplay, granie bez podziałów, Final Fantasy. Tak się tu pokazuje. Nie będzie widać aż tak dobrze. Nie chcę tutaj za bardzo, nie chcę zoomować. W każdym razie jeszcze tył. Firewall, Zero Horror, nie, jak się czyta. To jest gra na VR-a. VR jeszcze widzę żyje, chociaż momentami chyba już dogorywa ten cały VR. No i co, to zobaczmy sobie, co tu ciekawego mamy w gazetce. Rise of the Tomb Raider. Tomb Raider. Pierdoły same do zestawu. Koszulka, cyfrowe, bryloki, karabinczyki, naszywki, steelbooki. Tak oglądałem te gameplaye z Rise of the Tomb Raider i powiem wam szczerze, że kiepsko. Raczej, znaczy, Boże, to nie jest Tomb Raider, znaczy Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider, nie Rise of the Tomb Raider, ale tutaj za wiele nowości nie ma. Jakaś ta grafika stanęła w miejscu względem tej poprzedniej części. No nie wiem, ja bym raczej nie kupował, bo nie jestem zbytnio zainteresowany. Co mamy dalej? Assassin's Creed Odyssey. Tu jest taka wzmianka o tym, że gra będzie miała jeszcze większą mapkę niż Origins, co mnie raczej przeraża, gdyż no, nie mam czasu na te sandboxy, kuźwa. To jest tak dużo grania w tych sandboxach, zbierania tych pierdółek, że człowiek momentami naprawdę nie wie, co ma, kuźwa, ogrywać, co ma robić. Tu mamy jakiś konkurs PlayStation Plus, ale nie bardzo wiem, o co chodzi. Szczerze nie doczytałem. Ktoś sobie kupi ten numer, to sobie doczyta. Pójdźmy dalej, moi drodzy, pójdźmy dalej. Cyberpunk, temat numeru. Ja wam powiem, że ten cyberpunk mnie korci, tylko że kurczę, oni troszkę za bardzo kombinują z tym tytułem, bo chcą tutaj wprowadzić jakieś tryby FPS, FPP, FPS-y, co nie bardzo mi się podoba. Wolałbym tryb TPP z zapleców bohatera, tak jak w Wiedźminie 3. I kurczę, nie wiem, jak to tak do końca będzie. Natomiast też, co mi się z tym filmem od razu przypomina, Boże, z tą grą, co mi się od razu przypomina pewien film, to był Ghost in the Shell ze Scarlett Johansson, jak dobrze pamiętam. Bardzo fajny film na bazie bardzo, bardzo dobrego anime, aczkolwiek film na pewno nie odzorowuje tego anime, choć polecam, jak ktoś lubi. Też bardzo fajny, futurystyczny film, coś na wzorowanie cyberpunka. No to mamy dużo kompendium wiedzy o cyberpunku, to sobie można poczytać. Tak na szybko przelecimy, ale to raczej tutaj nie będziemy się zagłębiać w to. Tu mam już temat, też temat numeru odnośnie tych next genów 9 generacji Scarlet PlayStation 5, ale tak jak powiedziałem, to są wszystko mrożonki jeszcze niepotwierdzone. Znaczy Xbox tam już coś nadmuchał, że będą dwa rodzaje konsoli, tańsza i droższa, że chcą bardziej iść w streaming. No nie wiem, jak to wszystko wypadnie, zobaczymy. Na razie trzeba poczekać minimum do tego 2019 na jakąkolwiek konkretną zapowiedź, aczkolwiek
no te konsole muszą już w 100% wyświetlać 4K, nie tak jak teraz na pół konsolach, na pół generacji. To już musi być konkret, ale tak jak powiedziałem, trzeba poczekać. No i cena też nie powinna przekroczyć, powiedzmy, tych 2000, tak? Bo szarego Kowalskiego nie będzie stać na kupno konsoli za 3 koła. Czekajcie, muszę się napić wody, bo ciepło jak cholera. Dobra, moi drodzy, i zaczynamy. Gra numeru Octopath Traveler. Cholera, takie nazwy z dupy, nie moje klimaty. Tutaj zrobimy wyłoszczenie. 8 scenariuszy, system walki HD 2D, muzyka, masa zawartości, brak realizacji między bohaterami, drobne usterki techniczne, ocena 9 minus. No, ocena, bym powiedział, dosyć dobra ocenka. Wyostrzymy to sobie z powrotem. Wiem, że u mnie w pokoju jest troszeczkę ciemno, nie mam doświetlenia odpowiedniego, ale coś tam widać, tak? The Crew 2, o Jezu, 5+, to niezbyt dobra ocena. Plusy: masa zróżnicowanych maszyn i ogromny świat, ale zbyt sterylny, a model jazdy to cienka sprawa. Czyli według tutaj recenzenta The Crew 2 jest słabym tytułem, aczkolwiek Boguś pogrywa w The Crew 2 i z tego co wiem, raczej nie narzeka, on tam lubi takie tytuły. Moi drodzy, tutaj masa jakichś indyków, których w ogóle nie będę wam pokazywał, strata czasu, tego jest naprawdę od groma. Pełno indorów. Dopiero tutaj mamy Crash'a Ensign Trilogy na Nintendo Switcha z oceną 7+, całkiem nie najgorzej. Potężna dawka klasyki za przystępną cenę, jakość portu, ale tylko w trybie stacjonarnym, trudniejsze sterowanie. Znaczy tu w tym Crash'u w ogóle, szczególnie w pierwszej części, jedyneczce, jest dosyć archaiczne ta gra. Ta część powinna być odnowiona troszkę bardziej. Te sterowanie powinno być bardziej dostosowane do standardów. Na Mars i z powrotem. Red Faction, Uriella, i coś tam. Top 5 ciekawych gier na Marsie. Doom, Total Recall, Martian Gothic, Zone of the Enders, Super Motherlands. No, tak to się kuźwa. Tak to się kuźwa przedstawia. Wolfenstein 2 The New Colossus. Również recenzja z Nintendo Switcha, czyli powtórka z rozrywki. Te same co w dużej wersji, upchnięcie gry na Switchu imponuje. Blur i brak DLC. Blur, moi drodzy, to jest zasłanianie widoczności taką mgiełką, przez to, że konsola Nintendo jest słabą konsolą, bo jest słabą konsolą, aczkolwiek wypuścić na nią i tak Wolfensteina, duży wyczyn, musieli iść na pewnego rodzaju kompromisy i musieli troszkę tam pościnać pewnych rzeczy, ale ogólnie dobrze, że na tą konsolę gry wychodzą, że Nintendo w końcu poszło do rozum, do głowy i idzie na współpracę z innymi twórcami i wypuszczają ciekawe hity, które są na dużych konsolach typu Microsoft i PlayStation 4. Moi drodzy, crossplay. Lecimy dalej. Tak mówię, dosyć słaba ta gazeta w tym sierpniu. Ten numer nie imponuje zbytnio. Na pewno były dużo ciekawsze numery. Tutaj naprawdę za dużo do czytania nie ma. Tak też przeglądałem sobie tą gazetę prywatnie troszkę wcześniej i tak jak powiedziałem, no nie znalazłem to zbyt dużo dla siebie. Po prostu jest to jeden z dużo słabszych numerów sierpniowych wydanych przez PPE PSX Extreme. Aczkolwiek dalej nie widzę żadnej alternatywy wśród gazet, żeby PSX Extreme'a zastąpić innymi gazetkami. Więc tak to jest, jak jest. No cena 9,99 to jest dużo.
Ale tak jak mówię, ja kupuję raz na 2 miesiące, raz na 3 miesiące. Zależy po prostu jak upoluję, tak też kupuję. No, retrokącik, ale w retrokąciku dużo jest o Final Fantasy. Ta gra nigdy nie była moją grą ulubioną. Tak de facto nigdy w tą grę nawet za bardzo nie grałem, więc ciężko mi się cokolwiek powiedzieć na temat tego tytułu. Co mamy dalej? Biurowe przeboje, jakieś ciustwa, strefa Amigi. To też mamy dalej. Retro, życie po życiu. No mówię, nic nadzwyczajnego. Powrót potwora z bagien. Kącik filmowy. Też nic ciekawego. Co to jest? No nic, no. Moi drodzy, słabiutko. Naprawdę. Naprawdę bez rewelacji. Ostatnia strona. Bez kitu. Jeden ze słabszych numerów BSX Extreme w tym roku. Fajna jedynie okładeczka. Podoba mi się ta okładka z cyberpunka. Natomiast zawartość gazety, bym powiedział, dosyć biedna. Za wiele tu do czytania nie było. Sami ocencie. Ja kupiłem, zaprezentowałem, poczytałem co nieco. Aczkolwiek tak jak mówię, jeden ze słabszych numerów w tym roku, numer sierpniowy. Tyle, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale. No i zachęcam Was do zaglądania na drugi kanał Stereo YouTube Live, na którym tam będę wrzucał raczej jak już gameplaye z gier oraz robił live streamy, bo na tym kanale głównym właśnie będą takie materiały jak dzisiaj i jak wcześniej z konsoli Xbox One. Takie materiały mam zamiar w większości wrzucać. Oczywiście takich materiałów nie będzie zbyt dużo, nie będzie zbyt często, ale takie będą się pojawiać. Dzięki za oglądanko i do usłyszenia. Hejo, papa. Na razie.